dzisiejsze spotkanie z polską klasyką uatrakcyjni swym występem pani dyrektor szkoły muzycznej Elżbieta Jerunek. Zapraszamy. Wszystkich, ani dać im dostatecznego pożywienia. Więc nieraz marli z głodu, mianowicie ludzie niskiego stanu, nieraz przemocą brali to, czego im odmawiano. Stąd zamieszki, bitwy i rozboje stawały się coraz częstsze. A jeśli w prowincjach... Do burzy podobny, gniewem, zemstą i zawziętością trawiony. 10 000 koni tratowało za nim pola jeszcze śniegiem pokryte. A piechoty z prezydiów podnosił i szedł razem z wichrem aż hen ku południowi Rzeczpospolitej. Po drodze palił i ścinał. Nie był to już ów dawny Karolus, Gustavus. Pan dobry, ludzki i wesoły. Klaszczący w dłonie jeździe polskiej, mrugający oczyma przy ucztach i sklepiający żołnierzom. Teraz, gdzie się ukazał, płynęła potokiem krew szlachecka. Widziałem ich w ubierze, a takiego się jeszcze nie znalazł, który by go nie rozciągnął. Takiż z niego osiłek, że osiłek to osiłek, a przy tym, że mu zwierzchnik powiedział rozwal łbem ścianę, to bez chwili na myśl zaczął zaraz w nią trykać. Przykazano mu, by nas do Birsz odwiózł, to i odwiezie. I przychodzi w nowszych czasach, po wojnach, z kozaki, o zdradzie Radziwiła, o tym, jako pana sapiechem na ludzi wyprowadził. Radziłem mu, mówił, iżby siemię konopne w kieszeni nosił i po trochu spożywał. Tak to ci się do tego przyzwyczaił, że teraz coraz to ziarno wyjmie, wrzuci w gębę, rozgryzie, miazgę zje, a uswinę wyprunie. W nocy, jak się budzi, także to czyni. Od tej pory tak mu się dowcip zaostrzył, że jej najbliżsi go nie poznają. Jakże to, pyta starosta Kałuski, bo w konopiach oleum się znajduje, przez co i w głowie jedzącemu go przybywa. Bodajże waszą maść, rzekł jeden z pułkowników. Toż brzuchu oleju przybywa, nie w głowie. Est modus in rebus. Nie chciał jeszcze na pan Andrzej jechać, a to z tej okazji, że dowiedział się, iż w mieście stoi kwaterą jedna chorągiew konfederacka, której pułkownikuje pan Wołodyjowski. Widocznie pan Wołodyjowski musiał iść mniej więcej tą samą drogą, którą jechał teraz Kmicic i zatrzymał się w Szczuczynie, bądź dla krótkiego odpoczynku przed granicą, bądź na czasowe kwatery, w których łatwiej musiało być o żywność dla ludzi i koni, niż w mocno już wypłukanym Podlasiu. Ale pan Kmicic nie chciał napotkać teraz słynnego pułkownika, albowiem sądził, że nie mając innych dowodów prócz słów, nie zdoła go przekonać o swym nawróceniu i szczerości intencji. Wskutek tego, w 2 milach od Szczuczyna kazał skręcić w stronę Wąsoszy, ku zachodowi. Co do listu, który miał dla pana Wołodyjowskiego, postanowił przesłać go przez pierwszą pewną okazję. Tymczasem nie dojeżdżając Wąsoszy, zatrzymali się w przydrożnej karczmie Pokrzyk zwanej i rozstali urzędy mającym Justius Dignitatis et Prominentiae oraz wszystkiemu obywatelstwu Wielkiemu Księstwa Litewskiego i naszego starostwa żmudzkiego, że jakiekolwiek grawamina ciążyły na urodzonym nam wielce miłym panu Andrzeju Kmicicu, chorążym orszańskim, te koram jego następnych zasług i chwały zniknąć z pamięci ludzkiej mają. W niczym czci i sławy pominonemu chorążemu orszańskiemu nie ujmując. Tu ksiądz przestał czytać i spojrzał ku ławce. I w powrocie naszym do miłej ojczyzny
gdy zdradliwy nieprzyjaciel zasadzkę nam nagotował, pomieniony chorąży orszański, samoczwart tylko na całą potęgę nieprzyjacielską się rzucił, osobę naszą ratując. Tam posieczon i papierami skłuty, do pół boków we krwi własnej rycerskiej się pławiąc, z pobojowiska jako bez duszy był podniesiony. Oleńka obie ręce przyłożyła do skroni i podniósłszy głowę, poczęła łowić spieczone usta powietrze.